badań firmy ARC Rynek i Opinia wynika, że już teraz około 95% firm i instytucji oferuje przynajmniej jeden rodzaj świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Największym zainteresowaniem cieszą się świadczenia w postaci dofinansowania do wypoczynku. W 50% firm stosowane są bony żywnościowe, podarunkowe lub rekreacyjne. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz wszelkie formy dofinansowania dzieci pracowników. Popularne wśród pracodawców są również dodatkowe świadczenia związane z pakietami medycznymi, z których korzystają całe rodziny. Bonusy, które są najczęściej stosowane, to przede wszystkim laptopy czy telefony komórkowe, które są jednocześnie traktowane jako narzędzia pracy. To są samochody służbowe, ale oczywiście tutaj, jeśli chodzi o samochody służbowe, zwykle są przeznaczane dla kadry menedżerskiej i nie zawsze również zezwala się na użytkowanie do celów prywatnych. To jest opieka medyczna, która jest oddzielnym, dość szerokim zagadnieniem, która pozwala jakby z jednej strony pracowników odciążyć od konieczności korzystania z naszej państwowej opieki medycznej, ale z drugiej strony tak naprawdę też daje firmom możliwości skorzystania z dość dużych obniżek kosztów w postaci wynegocjowania dobrych warunków w firmach medycznych dzięki kupowaniu pakietów dla dużej liczby osób. Popularność świadczeń pozapłacowych w tym roku prawdopodobnie będzie jeszcze większa. Firmy planują zwiększenie budżetów na tego typu świadczenia. Aż 1/4 badanych przez ARC Rynek i Opinia prognozuje, że przeznaczy na to więcej pieniędzy. 68% przedsiębiorstw chce utrzymać budżet na niezmienionym poziomie, a zaledwie w 4% badanych firm z uwagi na trudności finansowe ma on być znacząco zmniejszony. Przeciętnie suma przeznaczona na świadczenia pozapłacowe w tym roku ma wzrosnąć o 7%. Wiadomo, że mamy kryzys, to znaczy kryzys podobno się kończy, natomiast wiele firm tak naprawdę jeszcze ciągle odczuwa jego skutki. A tym samym również zmienia się, czy może się zmieniać potencjalnie polityka firmy w dziedzinie stosowania benefitów. I tutaj tak naprawdę ciekawa obserwacja. Mimo tego, że wiele firm jest w dużo gorszej kondycji finansowej, to nastawienie i jakby zainteresowanie benefitami nie spada. To znaczy ciągle tak naprawdę firmy są zainteresowane stosowaniem tych powiedzmy bardziej standardowych zestawów benefitów, czy utrzymywania tego, co wcześniej pracownicy mieli. Być może czasem stosują rozwiązania związane z częściową partycypacją kosztów pracownika w danym beneficie. Natomiast ciągle te benefity są popularne. Wynika to też z tego, że firmy zaczęły zauważać, niezależnie od tego, jaka jest koniunktura gospodarki, że jest bardzo ciężko wychować sobie wartościową, wykwalifikowaną kadrę, ale później ją utrzymać i to na wysokim poziomie motywacji. Bardzo często dodatkowe świadczenia, jakie otrzymują pracownicy, służą nie tylko motywacji do pracy, ale stanowią również formę rekompensaty związanej m.in. z zamrożeniem czy też cięciem płac w firmach. Świadczenia pozapłacowe są również wygodną formą zapłaty ze względów podatkowych, chociaż tu sprawa się komplikuje w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów wskazującymi na obowiązek zaliczania do przychodu pracownika świadczeń pozapłacowych. Proponowanie benefitów zamiast wynagrodzenia tak naprawdę w mojej ocenie jest związane z tym, że inaczej pracownicy podchodzą do różnego rodzaju kart i świadczeń w naturze, a inaczej do ekwiwalentów pieniężnych otrzymywanych tak naprawdę za to samo. Jeżeli chodzi o rozliczenia pracodawcy, to tak naprawdę wiele kwestii związanych jest z możliwością uznania danego rodzaju świadczenia za koszt uzyskania przychodu. Jeżeli benefity różnego rodzaju przekraczają standardy rynkowe, istnieje ryzyko, że fiskus uzna, że to jest wydatek reprezentacyjny, to znaczy taki, który nie może być uznany za koszt podatkowy. Jeżeli jest to natomiast w granicach normy i stanowi rzeczywiście formę świadczenia, wypłaty, wynagrodzenia za stosunek pracy, tego ryzyka po stronie pracodawców nie ma. Natomiast to, nad czym warto się zastanowić, to nad rolą pracodawcy jako płatnika z tytułu tego rodzaju świadczeń, bowiem na co wskazuje przykład pakietów medycznych i związanych ostatnio z nimi kontrowersji,
może zaistnieć sytuacja, że na skutek zmiany linii interpretacyjnej albo orzeczniczej organów skarbowych pracodawcy będą zmuszeni do korekt deklaracji podatkowych sprzed ostatnich 5 lat.